Ostatnio graliśmy w Cats Go Fishing i słuchajcie, jest bardzo podobny tryb w Robloxie. Razem z Admirosem dzisiaj go sprawdzimy. Siema Admiros. Cześć, siema. I naszym celem będzie złapanie największej ryby, która pewnie żyje gdzieś w głębinach oceanu, której się pewnie będę troszeczkę bał. Taką rybę, tylko że większą. taką rybę właśnie będziemy dzisaj łapali. Ty, skąd miałeś tam w ogóle rybkę? No mam, nie wiem, jakoś tak miałem. Okej, leżała sobie na ziemi martwa ryba i Admiros sobie ją podniósł. Tak. Dobra, słuchaj, w jaki sposób możemy tutaj łowić? Bo wiem, że ty coś tam sobie... Ty, w ogóle fajna wyspa tak, jest. Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że na początku powinieneś mieć takie strzałki, gdzie masz iść. No ej, słuchaj, czy tu są inne wyspy? Czy ja dobrze rozumiem? Czy ja dobrze widzę? Są, jak tak, sobie oddalić na maksa kamerę? Tak, są... no to jest jak One Piece wyspy. Tylko, że ja z rybami pewnie. Innej. I wiesz co, ja bym chciał, żeby na przykład tutaj były takie ogniste ryby, takie wiesz, jakaś ja nie wiem. Ultrapotężna ryba. Albo może będą, wiesz, po prostu zwykłe ryby, nie? Które Dignij będziesz sobie mógł fish łapać. Index, to zobaczysz, jakie są. Z jednej strony chcę to robić, ale tam będziesz miał, nie będziesz widział, jakie są prawdziwe. Tylko czyli jak w Cats Go Fishing, dokładnie. Tak, jak w Cats Go Fishing. Jest nawet coś takiego jak special fish i to mi się podoba. Widzę. Ale to są, okej, czyli te są rybki tutaj w tej wyspie. Tak, dobra. Ej, w ogóle jest noc. W nocy pewnie też będą inne jakieś gatunki, tak mi się wydaje. Też tak może być. Dobra, idziemy, nie wiem, mi tutaj pokazuje, że mamy iść złowić ryby w to miejsce. No dobra, no tak, no to tak pewnie boat. Musimy zrobić. Can't spawn boat, you need to... czyli muszę kupić łódkę. Nie mamy łodzi, ja też nie mam, niestety. Dobra, to musimy sobie po prostu stanąć. Click to cast. Cyk. I click to cast, o. Łowisz ryby. Zastanawiam się, jak będzie tutaj wyglądało po prostu to łowienie. O, jakieś bąbelki bierze, są. Bierze. Okay. Musisz klikać, żeby na zielonym było. Pyk. Dobra, jest, widzę. Pyk. Pewnie im trudniejsza ryba, tym trudniej. No. Mam rybę. Jaką? Ale ładniutka rybka. Taką złowiłem. Taka rybka. Zobacz, zawsze z bliska. No właśnie, widzę. Tylko czekaj, musi być cały czas na żółtym, tak? Miedziana rybka motylkowa. What? Ej, Admiros, moja ryba nie chce się złowić i to nie wiem... To jakąś wielką łowisz pewnie, dawaj. No bo na zielonym muszę utrzymać cały czas. Tak, o, złowiłeś. O, i czekaj. Okej, super ryba. Pokaż. No lepszą rybę złowiłeś. Fajna. Nie, moja... twoja jest fajna. Znaczy, no ale to jest... Aż też mam taką. No, ale... To jest akurat strong, no od czegoś się strong? Zaczyna. A właśnie, bo ty masz po polsku tłumaczenie. Tak. Więc będziesz mógł mi tłumaczyć, jakie są ryby, tak. Bo po angielsku to... Mogę ci przetłumaczyć, jak wędkę mam przetłumaczoną. Jak masz wędkę? Drewniany pręt. No tak, no to w sumie to jest taki... bo mamy taką drewnianą wędkę, nie? Zwykłą. I pewnie to później będzie się lepszą odblokowywało. Widzę, że też tu poziomy się wbija. Czekaj, bo ja nie mogę ja złapać. Ja mam coś lepszego, ale nie wiem, jak to, co to robi. Zaraz ci pokażę. Bo dobra. To takie dziwne. Po prostu najlepsza endgame'owa wędka. Admiros. O nie, ryba mi uciekła. Mam dzidę taką. Ale czemu we mnie wbijesz tą dzidę? I tą dzidą można celować normalnie, pa. Widzę w ciebie, fru. Ale nie trafiłeś. Pewnie są ryby, które trzeba z dzidy bić. Tak, jakieś rekiny. A może ja po prostu wyceluję wodę. Pyk. Albo megalodony, o. O, czekaj, mam. Dobra, huge. Skakuję. Ej, złapałem tą samą rybę, co ty złapałeś. Tak? O. No, i właśnie, i muszę jeszcze ją jedną złowić, żeby wbić drugi poziom sobie. Także, ty. Admiros, masz tutaj drabinkę, nie wiem czy wiesz, płoszysz mi ryby. Nie wiem. Okej. No. An uncommon ship has... Co, gdzie? Statek zatonął i możesz znaleźć jego skarb. Naprawdę tutaj są wyświetliło. Takie rzeczy jeszcze? Ej, sklep z łodzi. No dobra, jest. Sklep. Dobra, nie a ważne. Ile ta łódź kosztuje? Bo pewnie milion pieniędzy. Tak, słuchaj, to ci powiem. Wchodzimy do środka i uwaga. Uwaga, dobra. Ile? Cześć, chcesz coś kupić? Tak. Pokaż. Najtańsza łódź 2400. Dobra, ja mam 100 golda, ale questa w ogóle ale wykonałem. Jest łódź, jacht można, dom łódź można kupić. Naprawdę? Za 15 tysięcy diamentów. Czyli. Czyli tak zwany pay to win. Pay to win. Tak zwane 2,5 tysiąca robuxów, czyli tak zwane jakieś 300 zł. No. Łódź za 300 zł. Jeżeli będzie dużo lajków, to kupuję łódź za 300 zł w Robloxie. I gdybym miał dużo robuxów, to bym pewnie to kupił. A ja mam, wiesz, 600 robuxów i takie oszczędzam bardzo. Ty poszedłeś do castera, żeby sprzedać rybki. Tak, do zrzutnika, tak się on nazywa. Okej, okay. U mnie się nazywa Stronga, caster. Dobra, ile dostałeś kaski za swoje rybki? Wiesz co, jakieś takie, nie wiem, z dwa razy po 30-40 monet? O, to powiedziałbym, znaczy, no słabo, te skrzynki jakieś są. Tak, słabiutko. Ale one są za diamenty. O, sure. What the hell? O, za 100 to sprzedałem rybki. Co tam? Ty, to jest jakieś niemożliwe. Co? Bo to są skiny do wędki. No, a mogę otworzyć?
Możesz, a nie, za 5000. O, skrzyneczki. Ale w ogóle miecz możesz mieć, jakiś... What? Ale wiesz, powinno też coś takiego być, że masz... W jaki sposób mogę zamknąć to menu, bo mam teraz na środku ekranu i się boję. Anuluj. A właśnie nie mogę, bo mam myszkę jakby na środku zatrzymaną. Oddal. A, dobra, czekaj, Krolem. Oddalić? A nie, nie mogę, po prostu zablokowało się. Masz obok Entera takie dwa przyciski. Obok Entera. OP, OI. Dobra, jest, jest. OI oddalasz i przybliżasz. Okej. Okay. Właśnie w takich sytuacjach. Dobra, bo więc o co chodzi? Dobra, i tu jest ta gold chest. Fishing. O, a tu jest stone chest. A, dobra, stone chest to też gówno. Ale, czyli no, ale to tańsze, są... za tysiaka. Czyli to są tylko skinki i one nie wpływają w żaden sposób na ten? Na łowienie rybek? Bo no, fajnie by było, to, jakbym miała tam jakiś, wiesz... Dobra, to otworzę jedną dla testów. Uwaga, otwieram. Masz kasę na to? Miałem trochę. Kurde. O, ale mam wędkę. A nie, daję 3% hook speed. O, czyli jednak są bonusiki. Czekaj, to jest tak, skórki. Tak, tak. Dobra, czyli trzeba pofarmić kaskę. Czekaj, bo wiesz co, ja musiałem wrócić sobie i on mi pokazuje, gdzie mogę kupić sobie narzędzia. I o, jakieś rzadkie odkrycia, tak, tak, tak. A to tak, też tak, pokaż tak. mi, bo ja też chcę przypomnieć sobie, gdzie się kupuje narzędzia. Akwarium, po prostu. Akwarium, dobra. No, dobra. No, no. Czyli wędki tam się kupuje. Nie, właśnie nie wiem, co się kupuje. Finn Supply Shop. Tutaj, gdzie ty jesteś? Akwarium. A, ty poszedłeś do akwarium? Wejdź. Mogę wejść do akwarium, możesz wrzucać swoje rybki. A, czyli na przykład jakieś lepsze takie rzeczy. Tak, i możesz sobie później je podziwiać. Dobra, jakieś takie rekiny bym sobie. Jestem w twoim akwarium, nie masz nic. A, ale... Czekaj, czy w moim coś jest. Czy chcesz coś kupić? Dobra, hook speed, Admiros, tu się kupuje też wszystko. Tak. I wszystko się upgrade'uje. Hook speed, reeling speed, strange. Taki Kazgo Fishing, tylko bardziej rozbudowany. No, jest to o wiele bardziej rozbudowane, tak patrzę. Bo tutaj tak samo masz ulepszenie do wędki, ale możesz je pewnie upgrade'ować w nieskończoność. Albo tam o wiele więcej poziomów. A tutaj, znaczy, a w Kazgo Fishing miałeś po prostu jedno ulepszenie i mogłeś sobie założyć to na wędkę. I tak naprawdę to tyle. Wiesz co, wydaje mi się, że powinno dać się popłynąć na inną wyspę, że ktoś nas zawiezie tam. A, coś takie takiego. Takie dziwne mam wrażenie, że jest coś takiego tutaj. Może, wiesz co, jak chce ci się, to poszukaj. No jak sobie, wiesz, no, troszkę, sobie no. Ja muszę troszeczkę niestety połowić tutaj. Może coś ciekawego uda się złapać, albo nie. Zaraz zobaczymy. O, złapałem też tą paskowaną rybę. Tą, którą ty. Ale no, chciałbym... No, więcej warta. No właśnie, chciałbym taką, wiesz, huge rybę, taką dużą. O, level upik, zarąbiście, trzeci poziom. New fish variation... A, nowa wariacja ryby. Czekaj. To? No, dostałem jakąś... Odblokowałem nową... Catch every size of the... A. Dobra, statek zatonął. W ogóle taka ciekawostka. Tak, tak. Też ci się to wyświetliło. No właśnie pytanie, gdzie to jest, bo tego kompletnie nie widać. Jak o, widzę jakąś taką jaskinię. Uuu. Idę tam. Bo tak oddaliłem i karczma Raigana. To chyba widzę to miejsce, gdzie trzeba będzie, żeby inaczej, balon taki jest tutaj. I chyba trzeba porozmawiać chyba z gościem od balona, żeby nas zawiózł przeleciał nas na inną wyspę. Wiesz co, wejdź sobie do karczmy Raigana, tam możesz odbierać rzeczy, te diamenciki, co godzinę i tygodniowo. O! Za darmo, po prostu klikasz weź i już. A wiesz, czemu jest ten mechanizm? Żebyś po prostu siedział i grał i tak. Żebyś... O, dobra, przecież lada moment będę miał kolejne diamenciki. No pójdę odebrać, no co? No jeżeli... idź, warto. No. I tam obok miałeś gościa z balonem, nie wiem, możesz z nim pogadać, może to jest on, który by nam pomógł. Take, 30 minut weekly. Take. Jest coś ciekawego. A, są questy. Co tam? Jest jakiś ukryty spot do łowienia ryb. Tylko, że muszę przynieść gościowi do kopalni 13 copper band butterfly fish. Butterfly fish. Coś takiego. To jest jakiś quest, bo tu masz copper też band. To jest ta paskowana rybka. Pewnie tak, no bo innych tutaj nie ma. No. I jest koleś, co wozi balonem też. No właśnie, czyli to jest on. Cody, it's you again. Dobra. Secret fishing spot. Crystal Mines, oho, dobra, jest minecart, dobra, jaką cenę? 18 trout. Trout to jest to. Aha, dobra, ja potrzebuję, Admiros, złapać 18 tych najprostszych rybek takich. Ty wiesz, którym... No, a ty co potrzebujesz dla niego złapać? 13 copper band butterfish. Dobra, to idziemy w takim razie to zrobić. Dobra, Admiros, mam już. Mam dwie te rybki potrzebne do odblokowania sekretnego miejsca. Ty niestety z tego co wiem nie odblokowałeś, prawda?
No nie, mi jeszcze brakuje. Tego. No właśnie, więc ja już sam zobaczę po prostu, widzowie, co tam jest. Okej, teraz muszę chyba z nim porozmawiać. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Dziadek będzie bardzo szczęśliwy. Tak jak powiedziałem, naprawiam teraz ten wagonik. A, czyli ja będę mógł sobie wagonikiem. Tak, będziesz mógł zjechać wagonikiem do sekretnego łowiska. Uuu. O, papa, Admiros! Na razie. Zobaczymy, co tutaj jest. Jedną rybkę będę chciał złowić. Enter the mine and activate the lever to clear. Aha, czekaj. Dobra, czyli jakieś tego. Właśnie, nie. Ja tutaj jestem. Complete the obby to activate. Dobra, tu jest jakiś tor przeszkód. No obby musisz pewnie no. przejść. żeby to zrobić. Dobra, mi każą iść jeszcze głębiej. Nie spodziewałem się, że tutaj coś takiego. Aha, naprawdę jest tor przeszkód taki. Obby. No to musisz przejść. Spokojnie, raczej... Jestem mistrzem czegoś takiego. Patrz, co jest za pierwszym razem. Szkoda, że... Okej, nieważne. Szkoda, że tego nie możesz widzieć. No ale Admirosowi dropił już lepsze rybki, a nie te, które potrzebuje do questa. Niestety jest. Jak jest? Dobra, udało mi się przejść. Dawaj, hops. Dobra, teraz... Muszę odblokować przejście, żeby po prostu... żeby móc łowić w tamtym miejscu, bo są jakieś ładunki wybuchowe tam. Jakieś dziwne rzeczy są. Zaraz zobaczymy, co się uda tutaj złowić. Bo jestem w jakimś dziwnym miejscu. Jedną rybkę chcę złowić. Jeżeli będzie fajna, to ja sobie tutaj połowię. Jeżeli nie, to wychodzę z tego. Uwaga, Admiros. Wielki test. Czy będzie fajna ryba, czy... Ty, odblokowałem coś rzeczywiście. Nową rybę? Stonefish się nazywa. Ryba kamień. No i to czekaj, inna jest. Idę zobaczyć, czy ile za nią kaski dostanę tylko. Może być naprawdę dużo warta. Siema, o. Siema. Witam. Gdzie jest ja tutaj? Idę se peta kupić. O właśnie, bo tutaj są pety, Admiros też powiedział. Ona kosztuje... 20. Ona kosztuje mniej, ta ryba, niż każda, którą złowiłem do tej pory. Więc powiedziałbym, że dość średnio. Ile kosztuje najtańszy pet? 750. A, to niestety nie mam tyle kaski. Dobra, także widzowie, to był pierwszy odcinek z Fishing Simulator, czyli Cats Go Fishing w Robloxie. Dajcie znać, jak wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.